godzina programu Wiersz na luz wybiła. Pora dołączyć, robaczki, pora dołączyć do programu, pora coś fajnego wygrać, a fajne dzisiaj pieniądze, dobry wieczór, kłaniam się bardzo nisko, Magda Michniak z tej strony, a z tej drugiej, no mam nadzieję, że ty i ty dołączysz do zabawy. Oczywiście za chwilę pojawi się konkurs, chodźcie ze mną, tak, 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 nie bójcie się, bo to sypialnia nam się jawi, a w tej sypialni coś na literę P. Każda odpowiedź warta jest 200 zł. Proste hasła na literę P. Dokładnie tak, a ja gram z osobami pełnoletnimi. O tym przypominam, bo to bardzo ważna sprawa jest. Słuchajcie, jeżeli do nas dzwonicie, to fantastycznie, no ale pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie. Również i za takie, które nie połączycie bezpośrednio z moim studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Nie każda linia prowadzi do mojego studia, prowadzi tylko i wyłącznie linia zwana otwartą. Aby ją odnaleźć, należy zgłosić się, ale dokończę później. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. A witam cię na antenie. Co może być w sypialni na P, powiedz mi tu? Pościel. A nie mam, słuchaj, nie mam, nie mam, nie mam. No i oczywiście nie każda linia prowadzi do mojego studia, prowadzi tylko i wyłącznie linia 2 na otwartą. Aby ją odnaleźć, należy zgłosić się w odpowiednim momencie, no i znaleźć tę właściwą linię. Jeżeli odnajdziesz otwartą linię, dostaniesz się tutaj do mnie do studia, odpowiesz mi prawidłowo na podaną przeze mnie zagadkę, wtedy masz szansę wygrać pieniądze, a więcej o regulaminie na 860 telestronie TVN, w telefonach komórkowych na web.tvn.pl, no i na stronie internetowej www.tvn.tvn.pl. Dobry wieczór, witam, witam. I o sypialni pytam. Co tam w sypialni na peco? Prześcieradło. No akurat tego nie mam. Oczywiście pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. Spójrzcie, ile można wziąć. Można teraz wyrwać ode mnie 200 zł za jedno słowo. A my, moi drodzy, rozpoczynamy na dobre. Już 2 telefony wysłuchałam. Słuchajcie, no z każdą taką odpowiedzią zbliżamy się do tych prawidłowych. Poza tym macie pełne pole do popisu. Tylko pamiętajcie, rzeczy na P. Halo, halo? Dobry wieczór, witam na antenie. Śmiało, co na P w sypialni? Pocałunek, oj jak romantycznie, ajajajajajaj, ale to nie jest to, ale to nie jest to. W sypialni na literę P to nie jest jeszcze pocałunek. Gwarantowane 1600 zł w puli nagród, 200 zł za każde słowo. 8 słów, 8 takich tajemnic jeszcze nieodkrytych, a ja pytam o to, co może być w sypialni na literę P. 0400 307 555, albo też gwiazdka 73 271, ten krótszy numer poprzedzony gwiazdką do komórek. Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Poduszka. Ej, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Słuchajcie, następnym razem mam nadzieję, że się uda. Może teraz. Dobry wieczór. Halo. Halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Piżama. Nie ma. Nie ma piżamy. To co takiego może być? Może, słuchajcie, warto teraz iść i sprawdzić, co tam jest w sypialni na literę P, bo to nie jest wcale trudne. Absolutnie nie. No, absolutnie nie. Te słowa, które tutaj mam, na pewno wam są doskonale znane. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię na antenie i o sypialnię pytam. Co tam na P? Pończochy. Nie mam. Nie mam, ale myślę, że nie twoje, prawda? Tylko co najwyżej twojej kobiety. No dobrze, słuchajcie, bawimy się. Myślę, że taki temat na czasie, no bo taka pora, prawda? Słuchajcie, myślę, że konkurs wam się bardzo podoba, bo mnie bardzo. No to przyspieszamy. Kochani, przyspieszamy, przyspieszamy. Do boju! Dobry wieczór! Dobry wieczór. No co na, w sypialni na P? Jak myślisz? Parawan. No nie, no nie, ale robi się bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Dwa numery cały czas telefonów błyszczą, korzystajcie z nich, pospieszcie się, bo tutaj pieniądze czekają, 1600 zł w puli nagród, a ja pytam o to, co może być takiego w sypialni na literę P? Może warto rozejrzeć się po swojej sypialni? I co tam takiego masz? Halo, halo? 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 No jaką masz propozycję? Pościel. Nie! Gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej, gramy dalej. Co jeszcze takiego może być na literę P? Co może być tutaj ukryte na, w tych kopertach na tej tablicy? Co ja takiego tutaj mogłam ukryć? No, na pewno nic trudnego. W to mi uwierzcie.
Uwierzcie mi, czy te oczy mogą kłamać? Nie, nie, nie. Halo, halo. No? No, cześć. Co w sypialni na P? Poszewka. Nie, gramy dalej, ale to też ważna rzecz. Gwarantowane pieniądze czekają, a ja myślę, że doskonale się rozpoczęło. Już paru waszych propozycji wysłuchałam, więc co teraz? Halo, halo. Halo, halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? You are... Nie, nie, słuchajcie. Teraz tak, mam taką propozycję, żeby było łatwiej, to ja dam więcej niż jedną linię otwartą. 3, 2, 1, go! Od tego momentu. Raz, dwa, trzy. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę bardzo, co w sypialni na P? W sypialni może być podgłówek. Nie, gramy dalej, gramy dalej. Więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia, łatwiej można się tutaj dostać. Skorzystajcie z tego, ten napis tutaj nad moją głową, jak najbardziej aktualny. Oto moja promocja dla was, halo, halo. Tak, już jestem? No, dzień dobry, ja też już jestem. Jaka propozycja? Już mówię, jaka propozycja. No to mam. W sypialni na P? No. I... 3, 2, 1. Aj, niestety, no. Słuchajcie, trzeba się pospieszyć. Trzeba mieć najlepiej przygotowaną odpowiedź, jeżeli tutaj do mnie dzwonicie, no bo to nam przyspieszy. Nie mogę tak długo z wami rozmawiać. Więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia. Należy z tego skorzystać. Taka promocja. Może nie trwać długo. Dobry wieczór. Halo? Halo? Jaka odpowiedź? Poduszka. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Teraz się na pewno uda, teraz, 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 teraz. A gram z osobami pełnoletnimi tylko i wyłącznie. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, możesz się wypowiedzieć na temat sypialni i tego, co w niej jest na P. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Co w sypialni na P? 3, 2, 1. No niestety, no niestety, no niestety, bardzo mi przykro, ktoś stracił swoją szansę na pieniądze, ale ty możesz ją wykorzystać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grasz o 200 zł. Co w sypialni na P? Pantofle. Nie ma. Co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? 200 zł. Daję za jedną odpowiedź. No dobra, więcej niż jedna linia otwarta. Czy to mało? Halo, halo? Halo? 3, 2, jesteś, jesteś? W sypialni na P? No w sypialni na P. Pitka. Oj nie, 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 nie. A, i ta kobietka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Prześcieradło. Nie mam, no nie mam, nie mam, nie mam. Jak ta moja sypialnia bez prześcieradła wygląda, to nie wiem, ale nie mam. Nie mam tej odpowiedzi, za to mam więcej niż jedną linię otwartą, łatwiejszy dostęp do studia i 1600 zł w puli nagród, zatem 200 zł za każde prawidłowe rozwiązanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P twoim zdaniem? Pościel. Nie ma. Tego nie ma, ale są numery, skorzystajcie z nich. Warto wziąć swój telefon w rękę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Może papcie? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Słuchajcie, ale mam, nie 200, ale 300 zł za odpowiedź. Brawo, bravissimo. Dokładnie tak, co nam się narobiło. Narobiło nam się 2400 zł w puli nagród. Bardzo duże pieniądze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A witam i o sypialnię pytam. Jerzy. Nie ma pierza. Nie ma pierza, ale jest 300 zł za odpowiedź, za prawidłową odpowiedź i więcej niż jedna linia otwarta. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Halo, jaka odpowiedź? A pierzyna może? Nie ma, no nie ma, no nie ma. No nie ma, no nie ma, jest więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia, co słychać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sypialni na P, co jest twoim zdaniem? Piżama. Też nie, też nie. Słuchajcie, słuchajcie, my na chwilę się żegnamy, na krótką przerwę, ale zostańcie z nami. Pa, pa. No
witam, witam. Po krótkiej przerwie stęskniłam się za wami. Myślę, że się rozdzwonicie, bo więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia. A ja przypominam, że gram z osobami pełnoletnimi. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również i za takie, które nie połączy cię bezpośrednio z moim studiem. Ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby dostać się na antenę i wygrać nagrodę, należy odnaleźć otwartą linię, no i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Więcej o regulaminie na 860 telestronie TVN. A pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. 300 zł w tym momencie. Wiecie, jakie pieniądze? 300 zł do wzięcia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W sypialni na P. Cześć, Radwo. No nie mam, ale zapraszam do dalszej dyskusji, bowiem widzicie nasze koperty jeszcze nienaruszone, nasze 8 tajemnic jeszcze nienaruszone, a ja jestem taka ciekawa, co może być w sypialni na P. No i powtarzam, to są bardzo proste słowa. Dobry wieczór. Halo, halo. Witam, witam i o hasło pytam. 3, 2, 1. Halo, halo? Spółka. Jeszcze raz? Spółka. Nie mam. Ale zapraszam ponownie, może teraz. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Pieszczoty. Nie, ale pięknie, pięknie. My kobietki, to wiadomo, o czym marzymy, prawda? Więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia. A ja pytam o to, co w sypialni na literę P. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę bardzo, proszę o odpowiedź. Pachnidło. Och, pięknie, ale nie mam. Na kobiety to jednak mamy naturę romantyczną, prawda? Dobry wieczór. Halo, halo? Podobka. Podomka. Nie, nie mam takiej odpowiedzi, ale zapraszam ponownie. Bardzo pomysłowi jesteście, słuchajcie, jak na tę porę. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór. Pytam o to, co w sypialni na literę P może być. Może poduszka. No nie mam. Nie mam takiej odpowiedzi, ale mam więcej niż jedną linię otwartą, łatwiejszy dostęp do studia. Halo, halo? Dobry wieczór. Grasz o 300 zł. Postaraj się. Co w sypialni na P? Pupa. Jeszcze raz? Pupa. Pupa? No nie. Nie mam takiej odpowiedzi. Przynajmniej na tej tablicy. Słuchajcie, 300 zł do wzięcia. Halo, halo, za słowo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co może być w sypialni na P? Para. No nie ma, no nie ma. Słuchajcie, no jak to możliwe? Na pewno znacie te odpowiedzi. One są proste, trzeba tylko na nie wpaść. Na pewno was nie zaskoczą. Gwarantowane 2400 zł w puli nagród. Halo, halo. Witam. Może teraz się dowiem. Co w sypialni na P twoim zdaniem? Moim zdaniem może być podłoga. Słuchaj, jak masz na imię? Sławek. Sławku, wiesz, ile wygrałeś? No, chyba 300. 300 zł wygrałeś, popatrz ty się, to jest podłoga, a 300 zł wędruje do ciebie. No proszę, no proszę bardzo i czekam na kolejne propozycje. Czy to było takie trudne? Oczywiście, że nie, ale wiecie, co ja zrobię? Może tak bardziej sprytniej, tutaj ładniej sobie poradzę z tym. O, może będzie to w ten sposób, myślę, że będzie widoczne. Podłoga jako numer 1. Słuchajcie, i teraz od tej pory nie 300, ale 400 zł. Przywitajmy tę kwotę i jedziemy, i jedziemy. No, teraz to mnie podbudowaliście. Myślę, że pójdzie nam bardzo sprawnie i szybko. Spójrzcie, podłoga. Czy podłoga należy do trudnych rzeczy? Nie. Halo, halo? Halo? Dobry wieczór. No, dobry oprócz wieczór. Podłogi, co może jeszcze być w sypialni na P? Prezerwatywa. No pewnie, że może być, ale nie mam takiej odpowiedzi na tej tablicy. 400 zł za to do wzięcia. Spójrzcie, podłoga nie była trudnym wyrazem, trudnym hasłem, myślę, do wymyślenia. Więc postarajcie się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co może być w takim razie na literę P w sypialni? To mi się wydaje, że portki. Portki! Nie ma! Gwarantowane 400 zł do wzięcia, 2800 zł w puli nagrod, a ja czekam właśnie na ciebie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co może być w sypialni na P? Pajęczyna. Nie mam! To trzeba sprzątać! Halo, halo! Halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Perfumy. Nie ma, ale jest na razie podłoga i jest dobrze, słuchajcie, mamy podłogę, mamy podstawę, no i mamy 400 zł za słowo, 0400 307 555, jeżeli preferujesz telefon stacjonarny, a jeżeli komórka, proszę bardzo, możesz korzystać również z niej, gwiazdka 73 271. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Posłanie.
No nie mam, aby było mięciutkie, prawda, żeby można było się dobrze wyspać. Słuchajcie, to jest temat taki na czasie, prawda? No o tej godzinie myślę, że albo zmierzacie do sypialni, albo jesteście już w tej sypialni, więc może warto się rozglądnąć. Halo, halo? Tak. Dobry wieczór, co w sypialni na P? Prześcieradło. No nie, gramy dalej i chyba nie poprzestaniemy na tej podłodze. Słuchajcie, 400 zł czeka za prawidłowe rozwiązanie. Jeszcze 7 tajemnic nieodkrytych. Dobry wieczór. Halo? Halo? Co w sypialni na P, twoim zdaniem? Pufka. Nie ma. Gramy dalej. 400 zł czeka. Kto będzie pierwszy? Kto rozłoży konkurencję na opaski? Kto podzieli się ze mną swoim rozwiązaniem? Kto ujawni się na antenie ze swoim słowem? Coś w sypialni, coś na literę P. O taką właśnie rzecz pytam. No i dobrze słuchać swojej konkurencji. Halo. Halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? A może pies? Pies? Tak. No nie mam. No tak, ale szczególnie u moich rodziców to lubi wchodzić na łóżko gdzieś tam w sypialni. No dobrze, słuchajcie, 400 zł do wzięcia za jedno słowo, zatem 2800 zł w puli nagród, a ja gram z osobami tylko i wyłącznie pełnoletnimi. No i teraz kogoś kolejnego witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę o słowo na P, co w sypialni? Portret. Nie. Ale jeżeli jesteś mężczyzną, to pewnie twojej wybranki serca. No pewnie może też tak być. Bardzo fajnie. Dobrze, słuchajcie, oprócz podłogi coś innego, coś bardzo wartościowego, bowiem chcę zapłacić za jedno słowo 400 zł, a tych słów prawidłowych, wyrazów, haseł prawidłowych jest jeszcze 7. No i ja mam mało, ciągle mało. Dobry wieczór. Śmiało, proszę o... Podniecenie. No nie. Dobrze, że usłyszałam, bo tak cichutko podałaś. Słuchajcie, uwaga. Przez najbliższe 3 minuty do wygrania będzie, uwaga, 200 zł więcej! Tak prezentuje się moja oferta. Czas start, 3, 2, 1 i poszedł. Zatem 600 zł za odpowiedź. Taki pojawił się napis nad moją głową i tak właśnie jest. Przez 2 minuty 48 sekund. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grasz o 600 zł. Co w sypialni na P? Oczywiście parapet. No nie ma. 600 zł za odpowiedź. Radzę się pospieszyć. 2 minuty 33 sekundy na to, żeby się pospieszyć. Myślę, że to jest najwyższy i najlepszy czas do tego, żeby rozpocząć swoje działanie z telefonem albo stacjonarnym, albo też komórkowym, bowiem 200 zł więcej za odpowiedź, ale tylko i wyłącznie podczas trwania tego zegara. Halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Jeżyna. No nie. Gramy dalej. 2 minuty 8 sekund na zegarze. 600 zł za odpowiedź w trakcie tego zegara. No i uczulam. Warto się pospieszyć. Halo. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Proszę bardzo, co w sypialni na P? Papieros. Nie ma. Jest podłoga na razie. I słuchajcie, jest jeszcze 7 różnych innych haseł i kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę bardzo, co w sypialni? Pomocnik. Jeszcze raz? Pomocnik. Nie ma. W czym? 600 zł za odpowiedź. Taki temat podnosimy dzisiaj w sypialni na literę T. P. Myślę, że bardzo na czasie jest ten temat. A minuta i 24 sekundy na zegarze. Warto spróbować swoich sił właśnie teraz, bowiem 600 zł za odpowiedź, 200 zł więcej niż normalnie daje. Zatem 0400 307 555. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co może być w sypialni na P, twoim zdaniem? Pilot. No nie, gramy dalej. Kto ma pilota, ten ma władzę. Minuta, 2 sekundy na zegarze. Słuchajcie, albo może chodziło o takiego od samolotu, prawda? No dobrze, no nieważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że 52 sekundy na zegarze. No i trzeba byłoby wziąć się w garść, jak to mówią. 600 zł za odpowiedź. Jeszcze czekają te pieniądze. Halo. Halo? Halo? Proszę, odpowiedź. 600 zł do wzięcia. Tak? No, co może być w sypialni na P? No, podejrzewam, że przyjemność.
No nie ma. Znaczy myślę, że jest, prawda? Trzeba mieć taką nadzieję. Ale na zegarze, słuchajcie, 22 sekundy. No i chciałabym wreszcie rozdać pieniądze, kolejne pieniądze, bo za podłogę już się rozliczyłam. 600 zł za odpowiedź, myślę, że to są świetne pieniądze, ale na zegarze 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ale poszedł w tango ten zegar. Może teraz. Halo. Halo. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Dobry wieczór. Pled. No nie. Ale słuchajcie, nie będzie źle, uspokajam was. Od tego momentu, uwaga, za to, że się tak staracie, za to, że jesteście tacy świetni, 500 zł i więcej niż jedna linia otwarta, szalejemy, ale jak szaleć, to szaleć. Zatem łatwiejszy dostęp do studia od tego momentu. 3, 2, 1 i jedziemy i w kółeczko 3500 zł czeka. Takie pieniądze gwarantowane w puli nagrody. Jeszcze 7 haseł, podłoga jako pierwsza. Co kolejne? To nowy. Halo. Halo? Dobry wieczór, co w sypialni na pewno? Dobry wieczór, pani, przykrycie. No nie ma. Nie ma takiej odpowiedzi. Halo, może teraz? Dobranoc. A szkoda. 500 zł czeka, wiesz? 500 zł czeka. Zatem ktoś nie skorzystał ze swojej szansy, ale ty możesz tę szansę wykorzystać. Łatwiejszy dostęp do studia, ruch na linii. Halo. Dobry wieczór. Halo. Śmiało, co w sypialni na P? Pościel. No nie ma. Tyle pieniędzy czeka. 3500. Halo. Dobry wieczór. Puf. Jaka odpowiedź? Puf. Jeszcze raz? Puf. Puch. Nie ma. Więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Poranek. Jeszcze raz? Poranek. No nie. Gwarantowane pieniądze czekają do wzięcia. 500 zł. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Płyta. Nie. 500 zł za jedno słowo. Przypominam, takich słów jest 7. Więcej niż jedna linia otwarta. Cały czas pojawiacie się i to jest genialne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Powietrza. No nie ma. Myślę, że takie świeże. A jak mam ze sobami pełnoletnimi? Halo. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Panna młoda. Nie ma! Pamiętaj, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również i za to, które nie połączy cię bezpośrednio z moim studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby dostać się na antenę i wygrać nagrodę, należy odnaleźć otwartą linię, no i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Więcej o regulaminie na 860 telestronie TVN. Halo. Halo? Dobry wieczór, co w Dobry sypialni wieczór. Na... Dobry wieczór. Witam cię serdecznie, co w sypialni na P? Pantofle. No nie. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. Spójrzcie, ile teraz można ode mnie wziąć. 500 zł. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Piżama. Nie, to nie jest to słowo. Pamiętajcie, słuchajcie mnie w słuchawkach telefonu. Halo. Halo. Dobry wieczór, co w sypialni na P? Piżama. No nie, też nie, a przed chwilą było. No i słuchajcie siebie nawzajem. Oj, tyle kasy do wzięcia. Halo. Dzień dobry, co w sypialni na P? Poduszka. Nie, więcej niż jedna linia otwarta, łatwiejszy dostęp do studia. Chcę kogoś nagrodzić. Halo. Co w sypialni na P? Posiłek. Nie. Mamy podłogę, ale mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy. Absolutnie nie. Może teraz się uda. Halo. Tak, słucham. Co w sypialni na P? Półka. Nie. Tak łatwo się dostajecie. A ja dopiero rozdałam pieniądze za podłogę. Halo. Dobranoc, nie lubię tego sygnału, ale ktoś stracił swoją szansę, więc ty ją możesz wykorzystać. Tak łatwo się tutaj dostajecie. Taki ruch jest w moim programie dzisiaj, że bardzo się cieszę. Może teraz się uda. Halo. Witam. Witam, jaka odpowiedź? Myślę, że pościel. No nie. Ale upadliście się na tą pościel, no! To przecież nie tylko jedyna rzecz, która może być na literę P w sypialni. Coś innego również. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P?
Peniuark. Nie, nie, gramy dalej, bawimy się dalej, ale teraz posłuchajcie mnie uważnie. Nie 500 zł, 500 zł należy już, przechodzi już do historii. Od tego momentu 600 zł, od tego momentu, od tej chwili 600 zł do wzięcia za jedną odpowiedź, 4200 zł w puli nagród. I dzwonimy, halo, halo, dobry wieczór. W sypialni na P? Parawa. No nie, no nie, no nie, no pozwólcie mi rozdać te pieniądze. Weźcie je sobie w sypialni na literę P. 600 zł płacę za słowo. Dobry wieczór. Halo, halo. Co w sypialni na P? Pantofle. No nie, no nie. Gramy dalej, bawimy się dalej. Jeszcze 7 tajemnic nieodkrytych, a ja tutaj czekam. Tyle pieniędzy mam. 4200 zł w puli nagród. Przecież to jest mnóstwo pieniędzy. Kupa forsy do wzięcia. Kupa forsy. Kupa kasy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, co w sypialni na P? Parkiet. Nie ma. No tak, skoro ta podłoga, prawda, to pewnie tym tropem poszedłeś, ale to nie jest jeszcze to. Halo, halo? Tak. Dobry wieczór, co w sypialni na P? Pomocnik. Pomocnik? No nie, oj nie, gwarantowane 4200 zł możesz wygrać, 600 zł, takie pieniądze czekają, w realu można tyle wygrać, pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych, zatem spójrzcie, jeszcze 7 nieodkrytych słów, jeszcze 7 kopert, które trzeba otworzyć i ja to muszę zrobić, a wy tak łatwo tutaj się dostajecie, a program, przypominam, nie jest długi, nie jest długi, nie należy do najdłuższych, więc warto się pospieszyć, takie pieniądze nie powinny się zmarnować. Chciałabym je wydać na ciebie. To gwarantowane 600 zł za jedną prawidłową odpowiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam na antenie. Co w sypialni na P? Może pierz. Nie, 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 nie. Ale jesteście pomysłowi. Świetnie sobie radzicie. Dlatego też 600 zł myślę, że to jest bardzo dobra oferta dla was. Dlatego, że chciałam was tak, no, wiecie, wynagrodzić właśnie za to, że tak się staracie. Zatem czekam na kolejnego zwycięzcę, czekam na tego kogoś, kto poda mi drugą prawidłową odpowiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę bardzo, co w sypialni na Może P? Może portret? Nie ma, nie ma, nie ma, ale pięknie, pięknie tutaj mi podajecie piękne hasła. Oczywiście te słowa, które padają, te rzeczy mogą być w sypialni, ale ich nie ma na tablicy. Była jedna odpowiedź, za którą się już rozliczyłam, no i te pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych, ale podłoga to nie jedyna rzecz na P, która może być w sypialni. Myślę, że warto w tym momencie rozejrzeć się może raz jeszcze po sypialni, a jeżeli kogoś nie ma, bo na przykład siedzi gdzieś w kuchni i ogląda telewizję, no to może warto się przejść do sypialni i rozejrzeć się, co tam takiego w sypialni na literę P, bo przecież można zapomnieć, no przecież to jest normalne. Halo, halo! Dobry wieczór. Dobry wieczór, proszę bardzo, co w sypialni na P? Może pani? Nie, nie, ale wierzcie mi, że jeżeli chodzi o pozostałe słowa, to one stopniem trudności nie różnią się od tego słowa podłoga. Tyle słów już usłyszałam. To jest niemożliwe, żeby w krótkim czasie nie padła prawidłowa odpowiedź, więc gorąco wierzę, że tobie się uda, że ty weźmiesz ode mnie 600 zł, bo właśnie tyle w tym momencie do wzięcia. A jeżeli zapomniałeś telefonu, no to proszę bardzo, numeru. Ja już przypominam, gwiazdka 73271 do komórek. Halo, halo. W sypialni na P prześcieradło. Nie. Gram oczywiście z osobami pełnoletnimi, trzeba mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj ze mną się bawić. A prześcieradło to nie jest prawidłowa odpowiedź. Teraz, słuchajcie, zrobimy tak. Teraz będę płacić stówkę za każdą nieprawidłową odpowiedź. Co wy za to? Co wy na to? Myślę, że wy na to jak na lato. 3, 2, 1, startujemy od tego momentu. Nikt nie przegrywa, moi drodzy, każdy jest zwycięzcą. Albo 100 zł, albo 600 zł. Ja te pieniądze muszę wydać, a tych pieniędzy muszę się w jakiś sposób pozbyć, więc sobie wymyśliłam, że teraz 100 zł za odpowiedź nie z koperty, a 600 zł za odpowiedź z koperty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam na antenie. Co w sypialni na P twoim zdaniem? Paprotka. Masz stówkę. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco. To są twoje brawa.
A ja czekam oczywiście na kolejne zgłoszenie. Jasne, że paprotka może pojawić się w sypialni. Nie jest to wprawdzie odpowiedź oczywiście z mojej koperty, ale stówka się należy jak najbardziej tak. Zatem jeszcze raz, tak brzmią moje propozycje. 100 zł do wzięcia za odpowiedź nie z tablicy, której nie ma na tablicy, natomiast 600 zł za odpowiedź, która pojawiła się, jest na tej tablicy. 4200 zł w puli nagród, ale pamiętajcie, nie ma przegranych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Partner. Masz stówkę! Masz stówkę! Gratuluję bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Tak jak widzicie, nie ma przegranych, sami zwycięzcy. Kwestia tylko tego, kto tutaj trafi do mnie. No i kto dostanie ode mnie 100 zł, bądź też 600 zł. Tak brzmią moje propozycje, oferty finansowe. Myślę, że jest o co powalczyć, jest o co powalczyć. No i myślę, że każdy w tym momencie powinien się skusić, bo jak powiedziałam, jeżeli ujawnisz się ze swoją propozycją, czyli dostaniesz się właśnie tutaj, to dostaniesz ode mnie albo 100 zł, albo 600 zł. Halo, halo! Partnerka. Słuchaj, jak masz na imię? Wojtek. Wojtek? 7 to jest twoja koperta, a w tej kopercie jest partnerka, a ty dostajesz 600 zł. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco. Ja czekam na kolejne zgłoszenie. Słuchajcie, to jest niesamowite. 600 zł. Wygrał nasz zwycięzca. No i te pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych, ale wierzcie mi, że na partnerce tutaj nie poprzestaniemy. Więc mamy tak, mamy podłogę, mamy partnerkę. Za te hasła już je rozliczyłam, ale pamiętajcie, że w tym momencie trwa promocja. Trwa aktualnie promocja w postaci tego, że płacę również za słowa nie z koperty. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Może powietrze. Masz stówkę, masz 100 zł, gratuluję bardzo, bardzo gorąco. To nie jest odpowiedź z koperty, ale chcę was wynagrodzić. Kto następny? Gwarantowane 3600 zł nadal w puli nagród. A ja czekam na kolejne zgłoszenie. Po podłodze, po partnerce, co jeszcze może być w sypialni na literę P? Ja wiem, dużo zgłoszeń padło, ale coś jeszcze możecie wymyśleć. Wiem o tym, coś jeszcze możecie wykrzesać nawet i o tej porze. 100 zł za odpowiedź, której nie ma na tablicy. No i słuchajcie siebie, bo myślę, że to jest dobra rada dla was, żeby słuchać siebie, słuchać swojej konkurencji w celu wyeliminowania tych nieprawidłowych odpowiedzi i szukania tej prawidłowej. To zwiększy szanse na wygrane. Dobry wieczór. Halo? Słucham twojej odpowiedzi. Nie bój się. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w sypialni na P? Poszewka. Masz 100 zł. Gratuluję bardzo gorąco. Mam nadzieję, że się cieszysz, bo ja się cieszę. Ale słuchajcie, szansa jest również na 600 zł. 100 zł albo 600 zł. 3600 zł do wzięcia. 6 odpowiedzi jeszcze nieodkrytych. 6 odpowiedzi na tablicy. Chciałabym tę kopertę otworzyć i wierzcie mi, chciałabym to zrobić bardzo, bardzo szybko. Zatem numery telefonu widoczne u dołu ekranu, możecie z nich korzystać cały czas oczywiście podczas trwania programu, no bo wtedy mam pieniądze. Nikt nie przegrywa, nikt nie przegrywa, a jedyne co to można wygrać, albo 600 zł, albo 100 zł, mnóstwo pieniędzy w dzisiejszym programie, a ja tych pieniędzy muszę się pozbyć, bo taką mam pracę. Rozdaję pieniądze i robię to łatwą ręką, mam łatwą rękę do rozdawania pieniędzy, a wierzcie mi, w sypialni na P jest wiele rzeczy, których jeszcze nie podaliście, zatem pomyślcie, może warto komuś zapytać o pomoc. Halo, halo. Halo. Dobry wieczór, co w sypialni na P? Halo. Tak, słucham. Dobry wieczór. Dobry Piżama. 100 zł. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco. No i słuchajcie. W sypialni na literę P, oprócz podłogi i partnerki, co jeszcze może być? Płacę również za te odpowiedzi, które już się pojawiły, jak zauważyliście, prawda? Bo piżama, pamiętam, że pojawiła się już kilkakrotnie. Ale spokojnie, ale spokojnie. Natomiast no, najlepiej oczywiście słuchać swoich poprzedników i szykować w głowie jakąś nową, świeżą odpowiedź, jakiś nowy pomysł, żeby się narodził. Byłoby dobrze, byłoby dobrze. Na to liczę. Taki strzał w dziesiątkę, bowiem 600 zł do wzięcia
za jedną prawidłową odpowiedź. Takich odpowiedzi jeszcze jest 6 na tablicy. 100 zł również za odpowiedź, której nie ma na tablicy, więc myślę, że warto zagrać, no bo nie ma przegranych. Bardzo ważna sprawa. A ja gram z osobami pełnoletnimi tylko i wyłącznie, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również i za to, które nie połączy Cię bezpośrednio z moim studiem, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Aby dostać się na antenę i wygrać nagrodę, należy odnaleźć otwartą linię, no i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Więcej o regulaminie na 860 telestronie TVN, w telefonach komórkowych, na wap.tvn.pl, no i na www.tvn.pl. Pieniądze wysyłam w ciągu 5 dni roboczych. Teraz tak, dobra, zrobię to, bo czas na małą pomoc. Chcę rozwiązać szybko ten konkurs. Czas nas goni. I teraz tak, uwaga, uwaga, jest tu taka seksualna chociażby, no bo przecież w łóżku wypróbujemy różne takie, no i tutaj czerwień. Słuchajcie, no na przykład taka najbardziej popularna, misjonarska. No, a słuchajcie, a coś, żeby urozmaicić życie na przykład w sypialni, coś, co kobieta zakłada na głowę. No na przykład jest blondynką, a chce być brunetką, albo chce być jakąś taką rudą, załóżmy. No to co ona tam sobie nakłada na tą głowę? A ja czekam. Podpowiedzi myślę, że za dość. No i teraz chyba powinniście się zorientować, co to jest, co? Można takie spisywać chociażby. Jeden tu jest taki, jeden tu jest taki. Tam zapisujemy na przykład swoje przeżycia. Dziennik inaczej, na P. Co robiliśmy dzisiaj, z kim spotkaliśmy się. No i takie tam w ogóle. A ja czekam na te odpowiedzi. I teraz tak, słuchajcie, coś do malowania ust w liczbie mnogiej. Szminka inaczej, ale nie jedna. No właśnie, tylko w liczbie mnogiej, na P. Co to takiego może być? Szybciutko. A jeżeli na przykład się z kimś pokłócimy się z partnerem bądź z partnerką, to w co wtedy? Godzimy się później, prawda? Jak się to nazywa? Na P. No chyba najlepiej w sypialni, prawda? Coś na literę P ja już podpowiedziałam, dlatego też teraz nie spodziewam się niczego innego, tylko i wyłącznie prawidłowych odpowiedzi, bo myślę, że wystarczająco dużo Wam podpowiedziałam. Gwarantowane 600 zł za prawidłową odpowiedź, a tak jak powiedziałam wcześniej, ten program nie jest najdłuższy. Zatem trzeba w tym momencie pomyśleć, co to za odpowiedź może być? Przecież już takich podpowiedzi udzieliłam. Liczę od 10 i czekam na pierwszą z odpowiedzi, do których podpowiadałam. 10. 9. Taka chociażby seksualna na P. Misjonarska chociażby. Na głowę zakładamy co? Sztuczne włosy. To inaczej? Jeżeli jesteś blondynką, a chcesz być brunetką. 8. Dziennik inaczej. 7. Szminka w liczbie mnogiej na P. 10. Z tych odpowiedzi warta jest 600 zł. A jeżeli się pokłócisz ze swoim partnerem albo partnerką, to później się godzisz. Na P to 6. Teraz myślę, że pojawią się tylko prawidłowe odpowiedzi, ale jeżeli ktoś się pomyli, dostanie również 100 zł za odpowiedź, której nie ma na tablicy. Warto spróbować właśnie teraz. 4.
4443. Dwa. Już jest dwa. Jeden. Nawet jeśli się pomylisz, to dostaniesz sztukę. Ale wątpię, że się pomylisz, bo teraz chyba wszystko stało się jasne. Tak podpowiedziałam, że powinniście wiedzieć. Szminki w liczbie mnogiej na P, szminki inaczej. Gram z osobami pełnoletnimi, tylko i wyłącznie. Mam nadzieję, że takie osoby zgłaszają się do programu Rzuć na Luz. Jest już jeden! Gdzie jest mój widz? Jest, 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 jest! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Co w sypialni na P? Jaka odpowiedź? Pozycja. No jest, oczywiście, że tak. Czwórka to jest właśnie ta pozycja. Jak masz na imię? Tomek. Tomku, wygrałeś 600 zł. Gratuluję ci bardzo, dziękuję, bardzo gorąco. Poprawiam. Rewelacyjne pieniądze. A teraz posłuchajcie mnie uważnie. 800 zł za każdą odpowiedź. 800 zł za każdą odpowiedź. I teraz odliczam od 5, czekając na mojego widza. 5,